Długi na 300 metrów, szeroki na 5, sprawia niesamowitą frajdę nie tylko dzieciom i młodzieży. Na stadionie Unikalety oddano do użytku tor do jazdy na rolkach. Cały czas poszukujemy możliwości stworzenia nowej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej w mieście Kalety po realizacji projektu związanego z budową ichtioparku, remontach stadionów miejskich, rewitalizacji zielonej. No, wpadliśmy na pomysł, żeby wybudować tor rolkowy. Budowa toru w Kaletach kosztowała 380 tysięcy złotych. 300 tysięcy pochodziło z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich. Miasto zdobyło pieniądze w konkursie zorganizowanym przez lokalną grupę działania Leśna Kraina Górnego Śląska. Jak wygląda projekt Skalet na tle innych wspieranych przez tą organizację? No, bardzo ciekawy. Przejaw oddolnej inicjatywy, czyli wymyślenia sobie rzeczy, te, które są naprawdę potrzebne. Taki projekt, to znaczy budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, wpisuje się gdzieś, tak można powiedzieć, w 1/3 w potrzeb naszej lokalnej społeczności. Pomysł beneficjenta został dobrze oceniony nie tylko przez grantodawcę. Bardzo dobry, można powiedzieć, burmistrz, który jest właściwym gospodarzem. I co jest najważniejsze, panie redaktorze, on doskonale trafia z pomysłem. No, zwróćmy uwagę na ten cały obiekt sportowy, fantastyczne boisko, którego naprawdę nie jeden burmistrz może pozazdrościć. Takim gospodarzom trzeba pomagać. W najbliższym czasie na stadionie zostanie uruchomiona wypożyczalnia rolek. Na budowie toru pomysły Kalet nie kończą się. Mamy apetyt, żeby rozbić kasę w leśnej krainie Górnego Śląska. Po części nam się to udało. Dalej będziemy tam panu prezesowi próbować ten bank rozbić. Mamy jakieś kolejne pomysły. Co prawda brakuje nam miejsca tutaj już na stadionie miejskim, żeby realizować kolejne projekty, ale myślę, że w samym mieście tego miejsca nam nie zabraknie. Bardzo mnie cieszy, że są kolejne pomysły, bo nie będzie problemu z wydawania kolejnych pieniędzy. Na pizzę, która będzie wydawana.